Taekwondo, koreańska sztuka walki, zaczerpnięta już z dalekowschodniej sztuki walki. Przede wszystkim, co pozytywnego możemy wyciągnąć z taekwondo? No przede wszystkim to, że jest dla każdego, nie ma tutaj żadnych ograniczeń wiekowych, żadnych ograniczeń według postawy, pewnych patologii ciała. Przede wszystkim taekwondo może pomagać rozwijać zdrowy kręgosłup, może rozwijać zręczność, może pomagać również w tym, żeby człowiek mógł poczuć się częścią grupy, rozwijać swoje umiejętności społeczne. Mamy również oczywiście możliwości zdawania na pasy. No i przede wszystkim osoba przychodząca tutaj widzi przede wszystkim, że klub jako i sam sport jest otwarty. Nie trzeba, zawsze się śmieję, że nie trzeba mieć nogi, żeby ćwiczyć taekwondo. Można przede wszystkim po prostu nauczyć się woli walki, chęci do tego, aby po prostu robić coś więcej, a przede wszystkim samodyscyplina, oczywiście zachowanie się wobec grupy, nauka tradycji. Czym się różni taekwondo od innych sportów? No przede wszystkim tym, że jest to, no nie jest to sztuka mieszana walk, chociaż wiele aktualnych sportów walki jest zaczerpniętych z taekwondo. Natomiast co do samej sztuki, to powiedziałbym, że no różni się przede wszystkim tym, że jest sztuką, czyli ma swoje tradycje, pozycje, no i przede wszystkim dyscyplinę, która uczy ludzi, a nie dzieli.